do wszystkiego i że słowa szybko zamienia w czyny. Nie tylko dlatego, że członkowie Komitetu Centralnego brali udział w reżyserowanych przez niego politycznych spektaklach. Kto żądał kar dla odstępców i sceptyków i zaprawdę brał absurdalne teorie Stalina o istnieniu spisku, ten nie mógł jednak być pewien, że to, co dyktator zarzuca w tej chwili innym, nie dotknie wkrótce jego samego. Dla Stalina było sprawą istotną, by w rytualnym akcie podporządkowania się oskarżeni potwierdzili słuszność i niezmienność reguł, które zdarzyło im się zakwestionować. Chodziło o przywrócenie jedności w szeregach partii. To, co miało miejsce na posiedzeniach Komitetu Centralnego w latach trzydziestych, było niczym innym jak praktyką podporządkowania sobie grona najwyższych funkcjonariuszy partyjnych, Czemu służyły rytuały surowej dyscypliny oraz karania postaw odbiegających od normy? Matwiej Szkiriatow, który należał do prezydium Komitetu Centralnego, mówił o spiskach, które zawiązywały się na balach, w taksówkach i na tajnych spotkaniach, gdzie jednoczyli się byli opozycjoniści i intrygowali przeciwko przywódcom. W obliczu wściekłych ataków wroga klasowego, każda myśl która stawiała pod znakiem zapytania jedność partii, każdy dowcip czy anegdota były już przestępstwem, które musiało zostać ukarane. Od członków byłej opozycji, mówił Szkiriatow, przywództwo partii oczekiwało, że ujawnią swoje powiązania z krytykami Stalina w sposób bolszewicki, otwarty. Kiedy Aleksiej Rykow, następca Lenina na stanowisku szefa rządu, próbował usprawiedliwić się z zarzutu nielojalności, jaki postawiono mu na posiedzeniu biura politycznego w listopadzie 1932 roku. Zaufany Stalina, Ordzunikidze, zażądał od niego publicznie, by przyznał się do błędów i skapitulował. Wystąp publicznie, niech cały kraj cię usłyszy! Dyscyplinujące oddziaływanie tego rodzaju rytuałów nie zależało w żadnej mierze od systemu wartości i treści, które pozornie reprezentowały. Wszyscy uczestnicy tych politycznych szopek wiedzieli, że zarzuty wobec Trockiego i Bucharina były nieprawdziwe. Jednak władza Stalina opierała się na tym, że był on w stanie zmusić innych, by oskarżenia, które formułowali pod adresem swoich współtowarzyszy, brzmiały jak niepodważalna prawda. Stalin sam przyznał do posiedzeniu Biura Politycznego w 1938 roku, że Trocki i Bucharin nigdy nie byli szpiegami. Ale nie o to też chodziło. Praktyka brutalnych oskarżeń oraz publicznego samooskarżania się i samoponiżania stanowiła utrwaloną zasadę w kręgach władzy stalinowskiej. Przygotowywała ona wysokich funkcjonariuszy partyjnych do fizycznego niszczenia przeciwników, lecz również na nich samych działała strachem. Kto chciał przetrwać w otoczeniu Stalina, musiał mieć grubą skórę. Za mało rozstrzeliwujemy, stwierdził Kaganowicz na plenum Komitetu Centralnego w styczniu 1933 roku. Żaden ideologiczny odstępca spośród członków partii nie przypłacił dotąd swoich błędów życiem. Dopiero po śmierci pierwszego sekretarza partii w Leningradzie, Sergeja Kirowa, który zginął z ręki zabójcy, Stalin dał upust własnej rządzi mordowania. Śmierć Kirowa nie była początkiem narodzin stalinowskiego terroru. Zmieniła ona jednak atmosferę w kręgach władzy. Teraz śmierć rzuciła również na nie swój cień. Zasada, że unicestwiony fizycznie może zostać tylko ten, kto jest spoza partii, przestała obowiązywać, ponieważ w obliczu wojny, którą z własnym narodem prowadzili komuniści, dla nikogo, kto knuł przeciw komunistycznej władzy, nie było litości. Odstępstwa, które w latach dwudziestych można było jeszcze odpokutować, okazując skruchę i bezwzględne posłuszeństwo, teraz stawały się zbrodniami zasługującymi na karę pozbawienia życia. Ofiary musiały przyznać się do winy przed gremią Komitetu Centralnego i dostarczać słuchaczom argumentów wskazujących, że w pełni zasługują na tę najwyższą karę. Taki tryb postępowania zaaprobowali wszyscy z kręgu władzy, dlatego jeśli przypadło im zająć miejsce na ławie oskarżonych, nie mogli odmówić tego, czego domagali się wcześniej od innych. Po południu 1 grudnia 1934 roku. Ofiarą zamachowca padł przywódca oddziału partii w Leningradzie, Siergiej Mironowicz-Kirov. Zamachowiec Leonid Nikołajew zbliżył się do niego niepostrzeżenie. Miał przy sobie legitymację partyjną, kiedy o godzinie 13.30 wszedł do głównej kwatery partii w Leningradzie. Po godzinie opuścił budynek. O 16.30 wrócił, udał się na trzecie piętro, i poprosił o posłuchanie w pewnej sprawie u pierwszego sekretarza. Nikt nie zarejestrował jego obecności. Chwilę później, Kirow, w asyście sześciu ludzi z ochrony, wszedł do budynku, i kiedy pojawił się w korytarzu na trzecim piętrze, Mikołajew wyciągnął rewolwer z kieszeni płaszcza i oddał strzał w jego kierunku. Kirow zginął na miejscu. Potem zabójca sam chciał się zastrzelić, został jednak obezwładniony i skrępowany przez strażników NKWD. Od 10 lipca 1934 roku Narodny Komisariat nutriennych Dzieł przejął od GPU całą władzę nad policją polityczną, wywiadem, milicją, kontrwywiadem i tym podobne. Zamachowiec, który miał zaledwie 30 lat pochodził z rodziny robotniczej. Od 1932 roku pracował jako ślusarz kolejno w różnych fabrykach w Leningradzie. Wtedy został też członkiem partii, w której sprawował różne funkcje administracyjne. Pracował jako referent w Leningradzkim Komitecie Obwodowym Partii, był inspektorem kontroli płac, komisarzem ludowym do spraw inspekcji robotniczej i chłopskiej, a przed zabójstwem instruktorem w Instytucie Historii Partii. Akta personalne mówiły o nim jako leniu, pieniaczu, intrygancie, który ze wszystkiego był niezadowolony i wykorzystywał każdą okazję, by pisać skargi i podania do władz. Wiosną 1934 roku za odmowę wykonania jednego z partyjnych obowiązków został wyrzucony z Partii, a wkrótce stracił też posadę w Instytucie. Wprawdzie przywrócono mu członkostwo w partii, lecz nie odzyskał już dawnej pracy. Zrozpaczony zaczął pisać skargi do władzy, napisał do sekretarza Leningradzkiego Miejskiego Komitetu Partii, bez efektu. W lipcu zwrócił się z pismem do Kirowa, w sierpniu do Stalina. Wszystkie próby uzyskania pomocy ze strony wyższych funkcjonariuszy partyjnych spełzły na niczym. Od nikogo z nich nie dostał odpowiedzi. W trakcie przesłuchania prowadzonego tuż po zamachu przyznał, że w początkach listopada powziął decyzję dokonania zamachu na Kirowa. Nie mógł znieść sytuacji, w której się znalazł. Bez pracy i moralnego wsparcia nie widział innej drogi, jak tylko zabić Kirowa. Nic nie wskazywało na to, że ktoś go do tego czynu namówił. Mołotow wspominał, że on i inni członkowie biura politycznego byli właśnie w gabinecie Stalina, kiedy szef leningradzkiego NKWD, Filip Miedwiec, zadzwonił z wieścią o zabójstwie Kirowa. Stalin nawymyślał mu od pierdołów i odłożył słuchawkę. Wieczorem przybył na Kreml szef NKWD, Genrich Jagoda. Wziął udział w naradzie biura politycznego i wysłuchał, co Stalin ma do powiedzenia na temat wektów przesłuchań w sprawie Kirowa. Jeszcze tego samego dnia Stalin i kilku jego zaufanych pojechali do Leningradu nocnym pociągiem. Po przybyciu na miejsce, Stalin, Mołotow i Woroszyłow udali się wprost z dworca do szpitala, by zobaczyć zwłoki Kirowa. Dopiero w kilka godzin później przyjechali do Smolnego, gdzie mieściła się siedziba leningradzkiej organizacji partyjnej. By osobiście wysłuchać informacji o postępie w śledztwie prowadzonym przez NKWD. Jeden z pracowników Leningradzkiego Komsomolu, który w tym czasie przebywał w budynku, wspominał, że pojawienie się tam Stalina wzbudziło powszechną grozę. Było to w głównym korytarzu. Widziałem grupę zbliżających się osób. W środku kroczył Stalin. Przed Stalinem szedł genrych Jagoda z uniesionym w górę rewolwerem który wydawał polecenia. Wszyscy twarzą do ściany, ręce opuszczone wzdłuż ciała. Jak wspomina jeden z funkcjonariuszy NKWD, Stalin sam przesłuchiwał sprawcę. Nie wydobył jednak z Nikołajewa niczego, co miałoby dla niego jakieś istotne znaczenie. Nikołajew powtarzał, że był wściekły, że został zwolniony z pracy w Instytucie Historii Partii i nie widział innego wyjścia, niż zastrzelić szefa partii w Leningradzie. Takich motywów Stalin nie chciał słyszeć. Zażądałby by zamachowiec zdradził wspólników zamachu i tych, którzy go do niego nakłonili. Obiecał mu też, że jeśli będzie współpracował z NKWD, uniknie kary śmierci. Natychmiast po aresztowaniu zamachowca NKWD zaczęło tropić w Leningradzie spiski i szukać wrogów klasowych, zanim jeszcze biuro polityczne w Moskwie zdecydowało na forum Komitetu Centralnego Kogo uczynić odpowiedzialnym za śmierć Kirowa? Odcinek 18. Leningacka tajna policja podejrzewała, że za morderstwem stoją przede wszystkim białogwardziści. Czekiści wzięli pod lupę również cudzoziemców, którzy znaleźli się na liście podejrzanych, a także rozpracowywali powiązania między Nikołajewem a członkami elit przedrewolucyjnych notowanymi w aktach tajnych służb. Jagoda nakłaniał swoich podwładnych do pilnego śledzenia cudzoziemców i szukania wrogów klasowych oraz do tego, by wszelkimi metodami wydobyć ze sprawcy zamachu nazwisko osoby, która stała za tą niesłychanie zuchwałą akcją. W trakcie rozmowy z zastępcą NKWD w Leningradzie, Fominem, zapytał nawet o odzież zabójcy, chcąc wiedzieć, czy nie była przypadkiem produkcji zagranicznej. Mikołaj Bucharin fantazjował o obcych tajnych służbach, które wykorzystały Nikołajewa do tego, by w Związku Sowieckim wprowadzić zamęt i zdestabilizować dotychczasowy porządek. Już w pierwszych dniach grudnia 1934 roku aresztowano i rozstrzelano bez przedstawienia i maktu oskarżenia 103 osoby z Polski, Finlandii, Rumunii i Litwy które nielegalnie przebywały w Związku sowieckim. 4 grudnia agencja informacyjna TASS podała do wiadomości, że trybunał wojskowy skazał na karę śmierci 66 białogwardzistów. Stalin patrzył znacznie dalej i doszedł do wniosku, że nie tylko dawni wrogowie nowego porządku, lecz i niedawni krytycy znajdujący się w gronie przywódców partyjnych powinni zapłacić życiem za śmierć Kirowa. Dlatego inaczej zapatrywał się na kwestię należytej reakcji na śmierć Kirowa niż Jagoda reprezentujący tradycyjny sposób myślenia zgodnie z którym wrogiem jest ten kto nie posiada legitymacji partyjnej Stalin nie ufał Jagodzie dlatego zadanie zbadania tej niebywałej zbrodni powierzył Nikołajowi Jeżowowi, kierującemu dotychczas działem organizacyjnym w sekretariacie komitetu centralnego Jeżow Będąc szefem partii w Semipalatyńsku w Kazachstanie i zastępcą komisarza ludowego do spraw rolnictwa, dowiódł w 1930 roku, że rozumie, jak należy działać, by zadowolić Stalina. Za jego sprawą w Ministerstwie Rolnictwa aresztowano i postawiono przed sądem pod zarzutem sabotażu ponad 70 urzędników. Stalin oczywiście widział, że ten ambitny i pozbawiony skrupułów funkcjonariusz mierzy wysoko i że jest gotów uczynić wszystko, by zasłużyć na pochwałę zwierzchnika. Wkrótce zresztą okazał mu szczególne zaufanie, powierzając wykonanie zadań specjalnych i włączając go do swego najściślejszego otoczenia. Jeżow nie rozczarował Stalina. Czytał zwark życzenia dyktatora i potrafił go zadowolić efektami swego zaangażowania. Już na zajutrz po śmierci Girowa, Jeżow zaczął pracować nad ustaleniem kontaktów między Trockim, Zinowiewem i Kamieniewem, a sprawcą zamachu. Stalin zobowiązał do pomocy w zdobyciu odpowiednich dowodów w tej sprawie Jakowa-Agranowa, zastępcę i oponenta Jagody w NKWD oraz szefa białoruskiej NKWD Leonida Sakowskiego. Sakowski, który awansował na szefa Leningradzkiej Tajnej Policji, nakazał przesłuchiwać dzień i noc zamachowca, jego żonę i kolegów z pracy. Wydaje się, że Stalin, którego informowano oczywiście o przebiegu śledztwa, nie był zadowolony z wydobytych przez śledczych zeznań, ponieważ Nikołajew i jego żona wielokrotnie zmieniali swoją wersję. Przesłuchiwani podali w końcu nazwiska i zeznali, że należeli do organizacji kontrrewolucyjnej, na czele której stali. Kamieniew i Zinowiew. Miałem, mówił Nikołajew, przedstawić mord na Kirowie jako czyn pojedynczej osoby, żeby ukryć powiązanie z nim grupy Zinowiewa. Nikołajew zeznał też, że zna osobiście konsula Litwy. Powstało więc nowe podejrzenie, że za zamachem mogą stać czynniki obce. W końcu grudnia gazety podały wiadomość, że Nikołajew nie działał sam, lecz należał do spisku, którego przywódcami byli Trocki, Zinowiew i Kamieniew. Nikołajew przyznał się w śledztwie do tego, co mu zarzucano, zapewne i dlatego, iż łudził się, że dzięki temu ocali życie, tak jak obiecał mu to Stalin. Wódz nie dotrzymał jednak słowa. 29 grudnia 1934 roku Mikołajewa i 13 współdziałających z nim rzekomo mężczyzn skazano na śmierć i powieszono. Jeszcze na kilka minut przed egzekucją Agranow i prokurator generalny ZSRR Andrzej Wyszyński naciskali na skazańców, by ujawnili nazwiska swych zleceniodawców. Bezpośrednio po egzekucji NKWD w Leningradzie zorganizowało w styczniu i lutym 1935 roku potężną akcję represyjną. Ponad 11 tysięcy członków carskich elit zostało wyrzuconych ze swych domów i deportowanych. Rozstrzeliwano też niewinnych zakładników. 15 lutego Stalin otrzymał od Sakowskiego raport, który informował o strategii represji prowadzonych przez NKWD. W mieście Donosił Sakowski. Żyło ponad dziesięć tysięcy członków dawnych elit i arystokracji. Zresztą nie najczystszej już krwi. On, Sakowski, wydał rozkaz wypędzenia z Leningradu ponad pięciu tysięcy rodzin. Zasugerował też Stalinowi, by wszystkich dorosłych mężczyzn aresztować i poddać działaniom operacyjnym. Najniebezpieczniejszych należałoby posłać do obozów koncentracyjnych. Pozostałych skazać na wygnanie z kraju. O swoich sukcesach donosił również jeżow. Wykrył i zarejestrował 2500 zwolenników Zinowiewa i 293 już aresztował. Stalina jego otoczenia nie uspokoiło jednak powieszenie sprawcy zamachu i rozstrzelanie ludzi przypuszczalnie z nim związanych. W trakcie śledztwa. I tuż po nim w tajemniczy sposób straciło życie, zostało aresztowanych bądź zostało karnie przeniesionych wielu funkcjonariuszy leningradzkiego NKWD. Jego szef Miedwiedź trafił na trzy lata do łagru. W 1937 roku rozstrzelano ostatnich czekistów, którzy mieli do czynienia z tym śledztwem. Po śmierci Stalina. Rozeszły się pogłoski, że to sama tajna policja namówiła Nikołajewa, żeby zamordował Kirowa. W 1955 roku stara komunistka Olga Szatunowska napisała do Mikojana, że zesłany w 1935 roku do łagru Miedwiedź, chcąc się wywnętrzyć, opowiedział jednemu z przebywających tam komunistów znamienną historię. Nikołajew w obecności Stalina pokazał na niego, Medwiedzia i innych pracowników tajnej policji i zawołał. Towarzyszu Stalin, to oni mnie zmusili, żebym zamordował Kirowa, to oni, łajdacy, nachodzili mnie przez cztery miesiące, oni mnie złamali i dlatego to potem zrobiłem. To oni mi dali do ręki tę broń. Czekiści w obecności Stalina rzucili się na Nikołajewa, zaczęli go bić rewolwerami po głowie, i wywlekli z pomieszczenia, w którym wszystko się rozgrywało. Skąd Szatunowska wiedziała, że to, co przekazała Mikojanowi, to wiadomość sprawdzona? Stąd, że na Kołymie spotkała lekarza, który jej opowiedział, co słyszał o Miedwiedziu, przebywającym w tym samym obozie. Są powody, które mogą świadczyć o tym, że w śmierci Kirowa maczał ręce sam Stalin, choć nie ma dowodów które by potwierdzały, że Nikołajew, nie będąc tego oczywiście świadom, działał na zlecenie samego dyktatora z Kremla. Stalin nie miał najmniejszych podstaw, by nie ufać Kirowowi. Szef Leningradzkiej Partii był spolegliwym współpracownikiem Stalina, należącym do grona jego najwierniejszych zauszników. Był to bezwzględny zbrodniarz i stalinista pozbawiony skrupułów który nigdy nie sprzeciwił się Stalinowi i któremu dyktator ufał. Właśnie dlatego Stalin traktował zamach na Kirowa jako zamach na samego siebie i chciał wykorzystać to w dalszych rozgrywkach politycznych. Na scenę polityczną terror powrócił nieoczekiwanie. Po wszystkim, co wydarzyło się pod koniec kolektywizacji, zdawało się niemożliwe, by kiedykolwiek jeszcze mogły się powtórzyć tak straszliwe represje. Jeszcze w maju 1933 roku Stalin wydał rozkaz zakończenia wywózkich chłopów do obozów. Nawet barbarzyńskie przepisy prawne wprowadzone w sierpniu 1932 roku w celu ochrony socjalistycznego mienia rzadko tylko były respektowane. W sierpniu 1935 roku reżim ogłosił amnestię dla wszystkich chłopów z kołchozów skazanych na mniej niż pięć lat łagrów, a w niektórych rejonach niesłusznie skazani chłopi byli nawet rehabilitowani. W latach 1933 i 1934 istniały też próby ograniczenia kompetencji GPU w sferze karania obywateli oraz zobowiązania wymiaru sprawiedliwości do przestrzegania w procesach sądowych praw i procedur uregulowanych przepisami. Andrzej Wyszyński wykorzystał swoje możliwości jako prokurator generalny, by wprowadzić reorganizację w strukturach aparatu sprawiedliwości i rozszerzyć wpływ profesjonalistów, wykształconych prawników, prokuratorów i sędziów na orzecznictwo sądowe i ściganie karne. Rozwiązanie tych problemów odpowiadało również potrzebie samych funkcjonariuszy państwa, którzy bardziej niż ktokolwiek odczuwali brak stabilnego prawa i porządku prawnego. Także debata na temat konstytucji stalinowskiej, rozpoczęta w 1933 roku, była rozumiana przez wielu jako próba nadania życiu obywateli przewidywalnego porządku oraz skończenia z chaosem i przemocą minionych lat. Również w partii wszyscy czuli, że nadszedł czas wielkiego pojednania. Na XVII Zjeździe partii, Zjeździe zwycięzców, rozpoczętym w styczniu 1934 roku, Kierownictwo przedstawiło bilans minionych doświadczeń. Na forum zabierał głos Bucharin, usunięty za sprawą Stalina ze ścisłego grona przywódców politycznych w 1929 roku, a także Zinowiew i Kamieniew. Byli krytycy lewicowej opozycji, którzy wcześniej popadli w niełaskę u despoty, a którzy teraz zwrócili się do delegatów, demonstrując swoje oddanie partii i jej przywódcy. Piatakow, kiedyś bliski Trockiemu, został na powrót przyjęty w szeregi członków Komitetu Centralnego, a ponadto mianowany zastępcą Ordzonikidze w Ludowym Komisariacie Przemysłu Ciężkiego. Stalin nie potrafił jednak żyć w pokoju. W świecie rządzonym jego logiką ludzie, którzy teraz ścielili mu się u stóp, byli zdrajcami, czekającymi tylko na sposobną okazję, by go obalić i wziąć odwet za doznane upokorzenia. Stalin nie mógł sobie wyobrazić, że upokorzeni nie myślą o zemście i wyrównaniu rachunków. Dlatego wstrząs, jakim była śmierć Kirowa, stał się dobrą okazją, by zaostrzyć kurs polityki, a pokój przekształcić w dalszy ciąg wojny. Tajnym służbom przywrócono teraz cofniętą niedawno część uprawnień. Uczynił to ten sam prokurator generalny Andrzej Wyszyński który kilka miesięcy wcześniej anulował niektóre przepisy prawne, a teraz ponownie przywrócił im poprzednią moc. Wyszyński wydawał się ciałem obcym w kręgu najbliższych współpracowników Stalina. Obyty, wykształcony i inteligentny, różnił się od pozostałych prymitywnych, głupich i brutalnych członków biura politycznego. Stalin mimo to miał do niego zaufanie. W 1903 roku dzielił z nim tę samą więzienną celę w Baku. Odtąd, choć jeszcze w roku rewolucji Wyszyński stał po stronie mięszewików, Stalin go promował. Wyszyński, będąc outsiderem w partii bolszewickiej jako inteligent i były mięszewik, bez pomocy Stalina nigdy nie miałby szans zostać prokuratorem generalnym. Odwzajemniał się więc Wodzowi iście psim oddaniem i wiernością. Nie istniało nic, czego by nie mógł uczynić, by zadowolić swego pana. 1 grudnia 1934 roku Stalin polecił wydać rozporządzenie, które zezwalało NKWD zabijać i deportować bez wyroku sądu. Teraz każdy podejrzany mógł bez wyroku sądu trafić na pięć lat do łagru. Stalin sam wydał dyrektywę, która w postępowaniu karnym dotyczącym działalności o charakterze terrorystycznym nie zezwalała na posiadanie obrońcy i wykluczała prośbę skazanych o kasację. Zgodnie z nią, postępowanie przed Trybunałem Wojskowym Sądu Najwyższego należało skończyć tego samego dnia, w którym wniesiono akt oskarżenia, a wyroki śmierci wykonywać natychmiast. W kwietniu tego samego roku kara śmierci została rozszerzona na młodocianych, którzy ukończyli 12 lat. 16 grudnia 1934 roku. Wkrótce po zabójstwie Kirowa aresztowani zostali byli oponenci Stalina Zinowiew i Kamieniew, których podczas tajnego procesu skazano w styczniu 1935 roku na 10 lat więzienia. Wcześniej zmuszono Kamieniewa, by wziął na siebie moralną odpowiedzialność za śmierć Kirowa i dostarczył Stalinowi argumentów dla Wielkiego Obrachunku z wrogami. 24 grudnia. 1934 roku, tydzień po aresztowaniu, Kamieniew napisał list do zastępcy szefa NKWD, Agranowa, by szczerze wyznać, co powodowało nim i Zinowiewem, gdy knuli przeciwko partii i przywódcy. Po wykluczeniu z partii Kamieniew skapitulował, ponieważ przegrał walkę o władzę. Miał jednak nadzieję, że podporządkowując się pewnego dnia... Znowu otrzyma możliwość wpływania na kierunek poczynań biura politycznego. Tak też widzieli sprawę Zinowiew i Piatakow. W Kałudze, dokąd ich najpierw wyrzucono, Kamieniew spotkał się z trockistami, Jewdokimowem, Bakajewem, Piatakowem i innymi, by porozmawiać o przyczynach klęski. Kiedy w 1928 roku drogi Stalina i Bucharina się rozeszły, Miał nadzieję, że wróci do władzy. Chciał się zorientować, jak prawicowcy oceniają Stalina, i spotkał się z Bucharinem i Rykowem. To wszystko jest dziełem Stalina, miał powiedzieć Bucharin, zapytany przez niego o kolektywizację. My byśmy na to nie pozwolili. Rykow tkwił jeszcze zimą 1928-29 na stanowisku szefa rządu w oczekiwaniu na odwołanie. Cóż ze mnie za przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych? Trzyma się mnie na stanowisku, jak długo jestem im potrzebny, a wkrótce się mnie całkiem wyrzuci. Kiedy on, Kamieniew i Zinowie zrozumieli, że Stalin nie przywróci ich do władzy, przyszedł moment rozstrzygający. Dla niego i Kamieniewa, by na XVII zjeździe partii ostatecznie i szczerze skapitulować, a dla Zinowiewa, który czuł się głęboko dotknięty, by nawiązać kontakt ze swymi dzisiejszymi zwolennikami w Leningradzie. Kamieniew nie dopowiedział, co to znaczyło, lecz starał się przerzucić całą odpowiedzialność na Zinowiewa. Czuł się ofiarą tragicznej przyjaźni. Nie zerwałem z nim kontaktów prywatnych. Był to mój fatalny błąd, moja słabość, za którą muszę teraz straszliwie zapłacić. Lew Kamieniew przeczuwał, że jego los został już rozstrzygnięty. Lepiej bowiem niż inni bolszewicy znał Stalina, z którym był razem na wygnaniu. Teraz, kiedy wszystko zostało już postanowione i nic nie może się zmienić, chciał jeszcze tylko zapewnić, że nic nie wiedział o istnieniu Leningradzkiej Organizacji Kontrrewolucyjnej. Dla Stalina to usprawiedliwianie się nie miało żadnego znaczenia, ponieważ sam nie wierzył w istnienie tych spisków. Inscenizował je dla niego Jeżow. Kamieniew powiedział jednak to, co despota chciał usłyszeć, że jego oponenci czuli się urażeni, nie pogodzili się z utratą władzy i byli gotowi połączyć się z jego przeciwnikami. Stalinowi chodziło wyłącznie o to. Sposób postępowania Stalina wyznaczała logika, której nie mogli przeniknąć nawet jego najbliżsi przyjaciele. Zinowiew ukorzył się przed nim, choć po odsunięciu ze wszystkich funkcji był boleśnie zraniony w dumie. Czy mogło dziwić, że w poczuciu hańby szukał odwetu? To, co zaczęło się od podejrzenia, rozrosło się w monstrualny spisek. W organizacjach partyjnych Leningradu i innych miast NKWD tropiło zwolenników Zinowiewa i Kamieniewa, rzucając hasło demaskowania trockistów i wszelkich odstępców, by następnie wykluczać ich z partii. I aresztować. Sekretarz KC Jeżow, który kierował operacją przeciwko byłym opozycjonistom, działał jak zwykle z wyprzedzeniem, dostarczając Stalinowi tego, na co ten niecierpliwie czekał: informacji o wrogach i szpiegach, którzy opanowują najbardziej wewnętrzne kręgi władzy. Jak kamyki w mozaice składał Stalin szczegóły informacji dotyczące zdradzieckiego spisku. Syn Trockiego. Sedow spotkał się za granicą z byłym członkiem lewicowej opozycji. Przywódcy wojskowi szpiegowali na zlecenie obcych służb. Trockiści robili swoją robotę razem z Gestapo. W atmosferze podejrzeń i paranoi każdy podejrzewał każdego, a poplecznicy Stalina od pewnego momentu skoncentrowani byli głównie na tym, by ocalić własną skórę. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Stalin informował ich o nowo dostarczonych przez NKWD dowodach i zeznaniach, a oni, chcąc przeżyć, musieli akceptować je bez śladu sceptycyzmu. Paranoiczna podejrzliwość Stalina skierowała się wkrótce w stronę funkcjonariuszy z najwyższych kręgów władzy. W styczniu i lutym 1935 roku zostało aresztowanych 112 urzędników administracji Kremla. Wśród nich znaleźli się nie tylko członkowie ochrony i sekretarze wysokich funkcjonariuszy lecz również sprzątaczki i bibliotekarki tajna policja zarzuciła im że chcieli zabić stalina i członków biura politycznego żeby uwiarygodnić te zarzuty przesłuchujący zmuszali aresztowanych do składania takich zeznań które to potwierdzały podczas jednej z konfrontacji przeprowadzanych w trakcie śledztwa Sprzątaczki zarzucały sobie wzajemnie wygłaszanie kontrrewolucyjnych wypowiedzi. Kierownictwo partyjne pije i dobrze je. Stalin to nie żaden Rosjanin, a poza tym zastrzelił swoją żonę. Inne znów zeznawały, że myszkowały i szpiegowały w pokojach Stalina, kiedy ten po śmierci żony przeprowadził się do mieszkania Bucharina. A po śmierci Kirowa i zaostrzeniu zasad bezpieczeństwa na Kremlu mówiły, że za dawnego porządku było łatwiej zabić towarzysza Stalina. 10 lutego jedna z bibliotekarek złożyła zeznania naprowadzające wreszcie na trop spisku. Zeznała, że została przyjęta do pracy przez komendanta budynku rządowego Piotra Oserowa bez żadnej rozmowy wstępnej i przedkładania opinii na swój temat. W ten właśnie sposób udało się członkini przedrewolucyjnych elit przedostać pod fałszywym nazwiskiem do biblioteki Kremla. Bibliotekarki Rajewska i Rosenfeld były rzeczywiście córkami książąt: Urusowa i Bebutowa. Miały one też ubolewać, że Zinowiew i Kamieniew zostali odsunięci od władzy. Rosenfeld pracowała ponadto w przeszłości dla czechosłowackich tajnych służb. Kto odpowiadał za całą tę sytuację? Na to pytanie jednoznaczną odpowiedź dało zeznanie kolejnej z zatrzymanych bibliotekarek Kremla – Zinelobowej. Oświadczyła ona, że Rajewska i Rosenfeld były zaprzyjaźnione z szefem administracji kremlowskiej, Awelem Jenukidze, i odwiedzały go na jego daczy. Rosenfeld była w dodatku żoną brata Kamieniewa, tego Kamieniewa, którego Stalin czynił odpowiedzialnym za śmierć Kirowa. W marcu 1935 roku doszły nowe, wymuszone torturami zeznania, które miały być dowodem na to, że Lew Kamieniew nakłaniał oskarżonych do zabójstwa Stalina. Syn Rosenfeld zeznał, że jego ojciec, brat Kamieniewa, już w 1933 roku doszedł do wniosku, że nie ma innej drogi jak tylko zabić Stalina. Zadanie to miała wykonać jego matka, która pracowała na Kremlu jako bibliotekarka. Nina Aleksandrowna Rosenfeld pracowała do niedawna na Kremlu. Miała tam wielu znajomych i swobodny dostęp do prywatnych bibliotek członków biura politycznego. Między innymi Biblioteki Mołotowa. Wiem, że próbowała znaleźć posadę w bibliotece Stalina. W takich warunkach miałaby możliwość dokonania bezpośrednio zamachu terrorystycznego. Wkrótce potem również Kamieniew został zmuszony do potwierdzenia, że i on uczestniczył w tych planach. On i Zinowiew zeznał Kamieniew, prowadzili kontrrewolucyjne rozmowy, oczarniali Stalina i dlatego też prawdopodobnie jego brat był gotów zrealizować swoje terrorystyczne zamiary. Jeśli szwagierka Kamieniewa pracowała w bibliotece Mołotowa, dlaczego nie miałaby zabić Stalina? Nikt nie mógł więc zarzucić, że tajna policja wymyśliła ten łańcuszek okoliczności. Stalin miał wiele powodów, by nie ufać swemu otoczeniu. Nie dowiemy się nigdy, czy stał się ofiarą własnej paranoi, czy też prowadził cyniczną grę, w której stawką był los wielu ludzi. W każdym razie lektura protokołów przesłuchań. Wydawała się dostarczać mu przyjemności. W jednym z takich protokołów napisano, że oskarżona była najpierw sprzątaczką, a potem bibliotekarką. Stalin podkreślił to zdanie i dopisał na marginesie. ha, sprzątaczka bibliotekarka. Jagoda, który czuł, że może narazić się Stalinowi, jeśli nie rozszerzy kręgu spiskowców. Wydał swoim podwładnym nakaz wynajdywania na prowincji aresztowania trockistów oraz zwolenników Zinowiewa i Kamieniewa, a także ludzi związanych z poprzednim porządkiem, arystokracji i urzędników dawnego reżimu. W lecie 1935 roku Stalin ustalił wyroki w procesie aresztowanych pracowników Kremla. Dziewięcioro z nich zostało rozstrzelanych, m.in. zastępca komendanta Kremlowskiej straży. Pozostałych skazano na długoletnie pobyty w obozach koncentracyjnych. W niełaskę popadł również Awel Jenukidze, Gruzin, długoletni przyjaciel Stalina. W marcu 1935 roku został pozbawiony funkcji sekretarza Komitetu Wykonawczego, a 6 czerwca wezwano go do złożenia wyjaśnień na plenum Komitetu Centralnego. Oskarżanie przyjaciela i przedstawienie go jako zdrajcy Stalin zlecił Jeżowowi. Jeżow spełnił oczekiwania wodza, a zarzuty, które przedstawił, brzmiały. Jenukidze zabrakło czujności, ignorował sygnały wychodzące od komendanta Kremla i umożliwił wrogom przeniknięcie do najwyższych gremiów władzy. Musi zostać za to ukarany. Jenukidze próbował się tłumaczyć, jednak Stalin i członkowie politbiura nie chcieli go wysłuchać. Zebrani postanowili, że Jenukidze musi się ukorzyć. Niektórzy proponowali, by usunąć Jenukidze z Komitetu Centralnego, bo nie wiedzieli, o co naprawdę chodziło Stalinowi. Aresztowania domagali się przede wszystkim Kaganowicz i Jagoda. Stalin milczał, co było zgodne z jego naturą. W końcu jednak zaproponował lekką karę dla niedawnego przyjaciela, z którym wielokrotnie przebywał na wypoczynku w Abchazji. Propozycja Stalina brzmiała: usunąć Jenukidze z komitetu centralnego i z partii, lecz nie przekazywać go NKWD, gdyż, choć dał się wykorzystać wrogowi klasowemu, nie był wtajemniczony w plany zamachu. Jenukidze, krajan Stalina, należał do najściślejszego kręgu ludzi dyktatora. Mieszkał z nim drzwi w drzwi, spędzał z nim urlopy. Był częścią jego życia prywatnego i dlatego znał tajemnice wszystkich afer i skandali. Stalin zwierzał mu się ze spraw, do których inni nie mieli dostępu. Byłem przez dziesięć dni w Cekatulbo. Wziąłem dwadzieścia kąpieli. Woda jest wspaniała. Później zaprosił Jenukidze, żeby do niego przyjechał. — Przyjedź do Soci, weź kilka kąpieli w morzu i chroń serce — Powiedz ode mnie Kalininowi, że dopuści się zbrodni, jeśli nie puści Cię przynajmniej na kilka tygodni na urlop. Możesz mieszkać u mnie na Daczy, gdzie, odkąd Swietłana wróciła do Moskwy, siedzę sam niczym sowa. W pewnym momencie jednak Stalin pojął, że Jenukidze zbyt otwarty w kontaktach z obcymi ludźmi i skłonny do dzielenia się z nimi tym, co sam wie, stanowi dla niego zagrożenie. Jenukidze musiał zlikwidować mieszkanie w Moskwie i wyjechać ze stolicy. Został mianowany pełnomocnikiem Centralnego Komitetu Wykonawczego w Kisłowocku na Kaukazie, gdzie miał być odpowiedzialny za nadzorowanie sanatoriów państwowych. Lecz tam również otoczył się przyjaciółmi i zaufanymi z Kaukazu, którzy mieli mu pomóc odbudować dawne wpływy. Jenukidze jest dla nas człowiekiem obcym. To dziwne, że Sergo Ordzonikidze i Orachel Szwili dalej utrzymują z nim przyjacielskie kontakty, pisał Stalin w liście do Kaganowicza. Wkrótce rozkazał przenieść Nukidze do Charkowa, gdzie ten kierował państwowym przedsiębiorstwem transportowym, zanim został aresztowany w lutym 1937 roku i rozstrzelany jeszcze w tym samym roku. Sygnał płynący z tej brutalnej decyzji był jednoznaczny. Jeśli taki los spotyka najbliższych przyjaciół Stalina, nikt nie może być pewien dnia ani godziny. Atmosfera podejrzeń ciążyła niczym ołów w kręgach bliskich współpracowników Stalina i funkcjonariuszy partii na prowincji. W lecie i na jesieni 1935 roku Jagoda i Jeżow, którzy rywalizowali ze sobą względy dyktatora, zaczęli rozpowszechniać nowe teorie spiskowe. Przysyłali Stalinowi anonimowe listy od denuncjatorów i demaskowali kontrrewolucjonistów. W lipcu czekiści aresztowali szefa amerykańskiej agencji prasowej. Zeznał on, że zdradził tajemnice wojskowe rządowi amerykańskiemu i przekazywał na Zachód kontrrewolucyjne materiały na temat towarzysza Stalina. 1 listopada Jagoda poinformował Stalina, że NKWD udaremniło zamach na niego i na członków biura politycznego. Aresztowano dwóch laborantów z Instytutu Elektrotechniki. Zeznali oni, że produkowali bomby we własnych mieszkaniach. W rewolucji zamierzali rzucić granaty na trybuny na Placu Czerwonym, by zabić Stalina. W styczniu 1936 roku Również prokurator generalny Wyszyński pokazał, co potrafi, gdy chodziło o rozpracowywanie spisków. Zameldował Stalinowi, że wykrył w Leningradzie kontrrewolucyjną grupę terrorystyczną, która chciała zamordować przywódcę narodu oraz Leningradzkiego szefa partii Andrzeja Żdanowa. Już następnego dnia Wyszyński poinformował o aresztowaniach wielu osób usuniętych z partii w 1933 roku jako trockistów. Aresztowani zeznali w trakcie przesłuchań że mieli zamiar zastrzelić Stalina w rocznicę rewolucji w listopadzie 1935 roku w obydwu przypadkach wyszyński sugerował by aresztowanych sądzić przed trybunałem wojskowym i rozstrzelać Stalin czytał uważnie dostarczone mu sprawozdanie a podkreślenia i uwagi pozostawione na marginesie świadczyły o tym z jak wielkim zadowoleniem Przyjmował takie treści. Panująca atmosfera paranoi sprawiła, że pomocnicy Stalina mogli aranżować historie, które w innych okolicznościach zostałyby uznane za absurdalne. W takich realiach potrzeba mordowania ludzi, jaką przejawiał Stalin, mogła rozwijać się swobodnie. W sierpniu 1936 roku rozpoczął się w Moskwie pierwszy z trzech procesów pokazowych wytoczony wysoko postawionym członkom partii komunistycznej. Głównymi oskarżonymi byli Grigori Zinowiew, Lew Kamieniew, Iwan Smirnow i Grigori Jewdokimow. A poza nimi inni dawni opozycjoniści oskarżeni o planowanie zamachów z zamiarem obalenia najwyższych przywódców politycznych, których mieli dopuścić się na zlecenie Trockiego i Gestapo. Przypisano im również odpowiedzialność za śmierć Kirowa. Pół roku później, w lutym 1937 roku, Stalin kazał postawić przed sądem starych bolszewików: Georgija Jurija Piatakowa, Karola Radka, Grigoria Sokolnikowa i członków partii odpowiedzialnych za nadzorowanie przemysłu w Związku Sowieckim. Chodziło o to, by przekonać opinię publiczną, że zapaść gospodarcza kraju jest efektem działania sabotażystów i szpiegów. Upłynął rok, a w marcu 1938 roku na ławie oskarżonych znaleźli się również Bucharin, Rykow i funkcjonariusze partyjni z Uzbekistanu: Fajzulla, Chodzajew i Akmal i Kramow. Proces przeciwko Bucharinowi i Rykowowi był bez wątpienia punktem kulminacyjnym w serii procesów, po których opinia publiczna w kraju i za granicą mogła odnieść wrażenie, że partia jest siedliskiem spiskowców i zdrajców. Oskarżeni w tych procesach bowiem jeszcze do marca 1937 roku byli członkami Komitetu Centralnego i należeli do grona przyjaciół i zaufanych Stalina. Zarzuty, które im postawiono w trakcie tych procesów, nie mogły być bardziej absurdalne. Mieli planować zamordowanie Stalina i członków biura politycznego. Działali na zlecenie Trockiego, Gestapo, polskich lub angielskich tajnych służb. Systematycznie sabotowali proces produkcji w wielkich zakładach przemysłowych, doprowadzali do wypadków w miejscach wielkich inwestycji, w fabrykach i na kolei. W republikach narodowych tworzyli, we współdziałaniu z obcymi tajnymi służbami, plany politycznego demontażu Związku Sowieckiego i oddania terenów peryferyjnych krajom ościennym. Takie oskarżenia wykluczały łagodne traktowanie. Wyszyński, który w tych procesach był oskarżycielem, okazał się godny swego mistrza. W procesie Bucharina zażądał najwyższego wymiaru kary, wołając na sali rozpraw wielkim głosem. To przeklęte nasienie żmijowe trzeba zetrzeć na proch, a oskarżonych zastrzelić jak parszywe psy. Pod przewodnictwem naszego ukochanego wodza i nauczyciela, Wielkiego Stalina, oczyścimy świat z ostatniego brudu i śmieci przeszłości. Kary śmierci wykonywano na oskarżonych natychmiast po ogłoszeniu wyroku. Żony i dzieci oskarżonych uznano za trendowatych i deportowano albo mordowano. Tylko niewielu udało się. I to tylko początkowo ujść z życiem, jak na przykład Radkowi, Sokolnikowowi i Rakowskiemu, sądzonym w drugim procesie pokazowym. Stalin chciał dać Bucharinowi i Rykowowi złudną nadzieję, że istnieje dla nich nadzieja ocalenia, jeśli przed sądem obrzucą się nawzajem błotem. Ostatecznie jednak żaden z nich nie wyszedł cało z tej opresji. Radek Został zabity w obozie przez kryminalistę, a Rakowski i Sokolnikow nie przeżyli 1941 roku. Co obiecywali sobie Stalin i jego załóżnicy po tych z góry ukartowanych, grubymi nićmi szytych procesach, które wybitnych bolszewików i dawnych współtowarzyszy Lenina uczyniły szpiegami w służbie obcego wywiadu i mordercami działającymi na zlecenie Trockiego? Dlaczego oskarżeni musieli publicznie się upokarzać i przyznawać do czynów, których nigdy się nie dopuścili? Do czego potrzebował Stalin wymuszonych, nieprawdziwych zeznań od tych, na których wyrok wydał od początku, zamiast kazać ich zlikwidować bez procesu? Odpowiedź jest jednoznaczna. Stalin zlecił przeprowadzenie procesów pokazowych dla zdyscyplinowania elity partyjnej i własnego otoczenia. Chodziło mu o to, żeby ci wszyscy ludzie przekonali się, co się dzieje, jeśli ktoś mu się narazi. Wszyscy członkowie Komitetu Centralnego wiedzieli, że zeznania oskarżonych były wymuszane ciężkimi torturami, jakim poddawali ich w więzieniu czekiści Jeżowa. I nikt nie miał złudzeń co do tego, kto był reżyserem tego ponurego spektaklu. Tylko Stalin decydował o życiu i śmierci. A kto nie chciał podzielić losu oskarżonych, rozumiał, że w obecności Stalina wszelkie spiski musi uznać za możliwe. Dlatego członkowie przywództwa partyjnego zdecydowali się publicznie potępiać oskarżonych i czynili to w najgorszych słowach, by dowieść swej lojalności i oddania. Dyscyplinowanie współtowarzyszy partyjnych poprzez tworzenie atmosfery przerażenia i lęku było warunkiem umożliwiającym wielomilionowe mordy, i umocnienie krwawej dyktatury. Wszystkie spektakle inscenizowane przez dyktatora były przedstawiane jako wynikające z dziejowej konieczności, a jego poglądy musiały być przyjmowane przez wszystkich. Chodziło o utrzymywanie monolitycznej fasady jedności. Nie było ważne, co kto naprawdę myślał, lecz co głośno mówił. Charakterystyczna była retoryka czujności i brutalne oskarżenia pod adresem demaskowanych przeciwników. Owe budzące strach spektakle miały nie tylko w ścisłych kręgach władzy, lecz i w szerokich kręgach społeczeństwa sprawiać wrażenie zdarzeń nieuniknionych, służących wykryciu prawdy. Dlatego też w zastraszonym społeczeństwie, na zebraniach partyjnych i zakładowych, w szkołach i uniwersytetach brzmiały churalne głosy potępienia zdrajców i żądania surowego ich ukarania, a pisarze podpisywali petycje domagając się bezlitosnego rozprawienia się z oskarżonymi. Oskarżycielskie hasła rozlegały się nawet z megafonów ustawionych na głównych ulicach miast. Jeśli wróg robił swoją wrażą robotę w samym Komitecie Centralnym i w komisariatach ludowych, jakiż mógł istnieć powód, by nie wierzyć w jego istnienie, wróg czaił się wszędzie. Dlatego obywatele sowieccy i opinia publiczna za granicą musieli się dowiedzieć, z jakimi zagrożeniami na co dzień mierzył się Stalin. Tylko w ten sposób można tłumaczyć gorliwość, z jaką Stalin i jego zaufanie organizowali procesy pokazowe. Wódz sam nadzorował ich przeprowadzanie, dawał wskazówki, jak postępować z oskarżonymi. Jak prowadzić kolejne czynności? Ostatecznie kilkakrotnie zmieniał scenariusz tych dramatów, gdy na przykład kazał sprowadzić torturowanych do swoich apartamentów na Kremlu, gdzie byli konfrontowani z zeznaniami świadków. Podczas pierwszego procesu pokazowego w Moskwie w 1936 roku Stalin przebywał na urlopie w Abchazji nad Morzem Czarnym. Przez cały czas pozostawał jednak reżyserem wszystkich procesów. Kaganowicz, który pod nieobecność Stalina przewodniczył posiedzeniom biura politycznego, przekazał swemu przywódcy, że oskarżeni wskazali na Piatakowa jako przywódcę ukraińskiego centrum terroru, że naświetlili w pełnym wymiarze rolę Gestapo oraz ujawnili powiązania z Bucharinem i Rykowem. Skwapliwie składane zeznania oskarżonych wywołały szokujące wrażenie wśród ambasadorów i pracowników obcych konsulatów oraz korespondentów zagranicznych. Kaganowicz do Stalina. Jeśli macie towarzyszy uwagi w tych sprawach, proszę przekażcie je nam. Odcinek 19. Wytyczne pozostawił Stalin jeszcze przed wyjazdem. 19 sierpnia zawiadomił listownie Kaganowicza, że Karol Radek, obciążony przez pozostałych oskarżonych w tym procesie, napisał do niego list, w którym przysięgał swoją niewinność. Choć list nie jest bardzo przekonujący, proponuje jednak, by odłożyć kwestię jego winy, która wynikła po aresztowaniu, i dać mu możliwość opublikowania w izwestiach pod własnym nazwiskiem artykułu, w którym wypowie się przeciw Trockiemu. Przed publikacją artykuł musiał oczywiście zostać przedstawiony do oceny Stalinowi. Trzy dni później członkowie biura politycznego wysłali Stalinowi do akceptacji wyrok przeciwko Zinowiewowi, Kamieniewowi i pozostałym oskarżonym, prosząc go o uwagi. Wyrok, odpowiedział im Stalin, jest w zasadzie właściwy. Trzeba go tylko przeredagować stylistycznie. Nazwiska Trockiego i jego syna Sedowa. Należy wymienić tak samo jak w akcie oskarżenia, inaczej powstanie wrażenie, że prokurator i sędzia nie byli tego samego zdania. Trzeba też wykreślić uwagę, że nie jest możliwa rewizja wyroku. Te słowa są niepotrzebne i robią złe wrażenie. Rewizja oczywiście nie wchodzi w grę, ale byłoby niemądre zaznaczać to w wyroku. Denuncjacyjne artykuły Radka i Piatakowa znalazły natomiast uznanie w oczach Stalina. Są dobre, odpisał Stalin Kaganowiczowi jeszcze tego samego dnia. Musimy wyobrazić sobie Stalina jako człowieka, któremu sprawiało satysfakcję dręczenie psychiczne ofiar. Stalin, pisała w swoich pamiętnikach żona Bucharina, Anna Warina, łączył urlop z aktywną pracą nad eskalacją swojej tyranii. Więcej, nie łączył urlopu z tą pracą, lecz Podwójnie odpoczywał, gdyż tyrania jest dla sadystów przyjemnością. To, co zostało wypowiedziane podczas moskiewskiego procesu, było zaaranżowane jako rozmowa z podziałem na role. Niektórzy z obserwatorów zagranicznych odnieśli zatem wrażenie, że oskarżyciele i oskarżeni zachowywali się wobec siebie jak ludzie cywilizowani. Komunizujący pisarz niemiecki Leon Feuchtwanger który był świadkiem tego przerażającego teatru, nie widział nigdy powodu, by nie wierzyć w prawdziwość oskarżeń. Było to podobne nie tyle do procesu, w którym zeznania wydobywa się ostrymi torturami, ile do dyskusji. Feuchtwanger wiedział, jak sprawy miały się w istocie, lecz kłamał, ponieważ chęć pochwały dyktatora była silniejsza niż miłość do prawdy. Jeśli było to skłamane, Albo zaaranżowane, pisał w swoim dzienniku z podróży. To nie wiem, czym jest prawda. Jeszcze w grudniu 1936 roku składając wizytę w domu szefa kominternu Georgia Dimitrowa, pytał, dlaczego właściwie wszyscy oskarżeni zeznali wszystko i dlaczego poza ich zeznaniami nie przedstawiono żadnych dowodów. Bezbarwny prawnik wojskowy Wasilii Ulrich, który prowadził te procesy, Pełnił w nich rolę drugorzędną, ponieważ właściwym reżyserem był Wyszyński. Z wyjątkiem byłego sekretarza Komitetu Centralnego i zarazem ambasadora sowieckiego w Berlinie, Krestyńskiego, który odwołał swoje zeznania złożone na etapie wstępnych przesłuchań w procesie Bucharina, nikt nie odstąpił od umówionego scenariusza. Kto nie zeznał tego, czego od niego oczekiwano, był konfrontowany z wymuszonymi świadectwami współpracowników i przyjaciół, albo torturowany przez czekistów. Tak właśnie stało się z okrutnie potraktowanym krestyńskim. Nieprzytomnego krestyńskiego przywieziono do naszego szpitala, wspominał pewien urzędnik. Był potwornie pobity. Całe plecy były jedną raną. Leżał w szpitalu przez trzy dni w bardzo złym stanie. Dyspozycję, żeby katować tych, którzy nic nie powiedzą, wydał sam Stalin. Źle pracujecie, Genrychu Grigoriewiczu, groził Stalin Jagodzie, kiedy ten przyznał, że na etapie śledztwa poprzedzającego proces Kamienie Fizinowiew nie złożyli właściwego, całościowego zeznania. Trzeba ich poddać torturom, żeby wreszcie powiedzieli prawdę i ujawnili wszystkie powiązania. Aresztowanych dręczono nie tylko fizycznie, brano ich rodziny jako zakładników i grożono zabiciem żon, córek i synów. W ten sposób wymuszano na nich pożądane zeznania. Iwan Smirnow stracił przytomność, kiedy na jego oczach męczono i gwałcono jego córkę. Oskarżeni kontynuowali w salach sądowych rytuały skruchy i podporządkowania jakie sami obserwowali we wczesnych latach trzydziestych na plenarnych posiedzeniach Komitetu Centralnego. Wyświadczyli Stalinowi i partii, którym poświęcili całe swoje życie, ostatnią przysługę w nadziei, że despota daruje im jednak życie. Karol Radek słał wodzowi desperackie listy, zanim jeszcze został aresztowany i oskarżony. Deklarował w nich, że jest gotów zadenuncjować Bucharina Rykowa i najważniejszych dowódców Armii Czerwonej jako szpiegów i terrorystów. Także Piatakow zapewniał Stalina przed aresztowaniem, że aby dowieść swojej lojalności wobec niego, sam zastrzeli osądzonych w pierwszym procesie pokazowym w Moskwie, a nawet zabije własną żonę. Nawet Bucharin, teoretyk i ulubieniec partii, stracił nad sobą kontrolę. Widząc, że jego koniec jest bliski, kiedy się dowiedział, że zbiera się przeciw niemu wody, przestraszył się możliwego aresztowania. Zaczął więc pisać listy do Stalina. 24 września 1936 roku oświadczył w jednym z nich, że jest duchowo chory. Pisał: Nie mogę żyć dalej. W tym stanie rzeczy życie nie ma perspektyw i straciło swój sens. Nie mógł znieść dłużej tego psychicznego stresu. To przecież paradoks: Z im większym sercem i oddaniem służę partii, tym gorsza staje się moja nieszczęsna sytuacja, a teraz nie mam już.